Cześć, z tej strony Artur. Dziś pierwsza część cyklu Jak zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki na 100%, czyli tabliczka mnożenia. Zapraszam. A po co mi ta matma? Tabliczka mnożenia to podstawowe narzędzie tak naprawdę dla każdego matematyka. No to zacznijmy od tego, czy na pewno opanowaliście tą tabliczkę mnożenia w wystarczający sposób. No to sprawdźmy, czy jesteście w stanie w mniej niż 2 sekundy odpowiedzieć na moje pytania. Uwaga, ile to jest 7 razy 8? 56, ok? Lecimy dalej. Ile to będzie 3 razy 6? 18? Dobra, to może jeszcze jakiś inny przykład. Może ile to jest 9 razy 7? 63. Jeżeli ktokolwiek z Was zauważył, że ma pewien problem tutaj chociaż z jednym z tych obliczeń, to myślę, że wypadałoby sobie odkurzyć tą tabliczkę mnożenia. Najczęściej największe problemy mamy z wymnażaniem liczb typu 6, 7, 8. Te trzy liczby często najwięcej problemów nam sprawiają. Ale oczywiście, jeżeli zauważycie, że nie wiecie na przykład ile to jest 3 razy 4, 12, to polecam otworzyć sobie tabliczkę mnożenia, tak jak my teraz tutaj to zrobimy, wydrukować ją sobie. Link do wydruku tabliczki mnożenia będzie w opisie, jakby co. I teraz w momencie robienia jakichkolwiek zadań z matematyki mieć tą tabliczkę mnożenia obok. Jeżeli nie umiecie sobie policzyć jakiegoś mnożenia w mniej niż 2 sekundy, to po prostu spojrzeć na tą tabliczkę mnożenia. Jeżeli będziecie patrzeć na tą tabliczkę mnożenia, jest większa szansa, że zapamiętacie to również wzrokowo. No dobrze, to omówmy sobie pewne triki dotyczące tabliczki mnożenia. Oczywiście mnożenie przez 1 myślę, że nie wymaga tutaj specjalnego zastanowienia, bo pomnożyć przez 1 jakąkolwiek liczbę to po prostu ta sama liczba, tak? Na przykład 1 razy 5, no to oczywiście jest po prostu 5, na przykład 1 razy 8, to jest po prostu 8. Tak samo myślę, że mnożenie przez 2 raczej również nie powinno Wam sprawiać problemu. Załóżmy z trudniejszych rzeczy, no nie wiem, 2 razy 7 to 14, 2 razy 9 to 18. Można po prostu dodać te dwie liczby do siebie w głowie też. Mnożenie przez 3, no myślę, że tutaj w większości przypadków, przynajmniej do mnożenia aż do 3 razy 5, myślę, że tutaj również większość z Was nie ma żadnych problemów. Jedna z ważniejszych liczb, jakie tu warto zapamiętać, to oczywiście, że 3 razy 4 to 12 na przykład, 3 razy 5 to 15, ale na przykład 3 razy 6 to 18, tak? Jeżeli zauważycie, że macie problemy z trójką, po prostu wydrukujcie sobie tabliczkę mnożenia, poczytajcie to kilka razy przed snem przez kilka dni, a później starajcie się przypominać w trakcie różnych obliczeń teraz na lekcji. No dobrze, mnożenie przez 4. Mnożenie przez 4, jeżeli ktoś załóżmy ma problem z mnożeniem przez 4, to można to też sobie wyobrazić, że pomnożyć przez 4 to inaczej pomnożyć najpierw razy 2, a później znowu razy 2. Jeżeli macie problem, ile to jest 4 razy 8, no to można to sobie, póki co oczywiście, póki tego nie zapamiętacie na sztywno, pomnożyć sobie 2 razy 8, a 2 razy 8 wiemy, że to jest 16, a później 16 pomnożyć jeszcze raz razy 2. To będzie 32. Oczywiście więcej czasu to trochę zajmuje, ale wierzę, że w końcu wejdzie Wam to do głowy. Mnożenie przez 5. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak szybko mnożyć przez 5, nie tylko jedno cyfrowe liczby, to niedawno zrobiłem mały kursik, jak właśnie szybko mnożyć i dzielić przez 5, także zapraszam do materiału. Bo pomnożyć przez 5 to inaczej pomnożyć przez 10 i podzielić na 2. Możemy sobie wyobrazić, że takie 5 razy 7 to jest inaczej 10 razy 7, a później jeszcze trzeba to podzielić przez 2, czyli inaczej 70 na 2, a to będzie po prostu 35. W ten sposób możemy sobie radzić z tą piątką. Zapamiętajcie, piątek w liczbie jest 2 razy więcej niż dziesiątek. Raczej mnożenie do 5 nie sprawia Wam większego problemu. No i zacznijmy teraz mnożenie przez 6, 7, 8 i na koniec 9. No bo przez 10 to po prostu 0 dopisujemy do cyfry, ok? Czyli na przykład 5 razy 10 to jest po prostu 50. No dobrze, mnożenie przez 6. 6 razy 1 wiemy, że 6. 6 razy 2, 2 szóstki to 12. 6 razy 3, no to tu już trzeba to po prostu zapamiętać, że to jest 18. 6 razy 4, 24. 6 razy 5, to znowu mnożenie przez 5, czyli tak naprawdę przez 10 i podzielić na 2. 6 razy 10 to 60 i na 2 to będzie 30. 6 razy 6, 36, oczywiście kwadraty liczb to już przede wszystkim trzeba naprawdę zapamiętać. 6 razy 7, 42, 6 razy 8, 48, 6 razy 9, 54 i 6 razy 10, 60. Tak samo jak zawsze, jeżeli zauważycie, że macie tutaj problem, wydrukować, położyć sobie obok i ćwiczyć, patrzeć po prostu, pamięciowo, zapamiętacie zarówno wzrokowo, jak i pamięciowo.
Mnożenie przez 7. 7 razy 1 to wiemy, 7 razy 2 14, 7 razy 3 21, 7 razy 4 28, 7 razy 5 35, 7 razy 6 42. Zauważcie, że mnożenie jest przemienne, czyli 7 razy 6 to jest to samo co 6 razy 7, czyli jeżeli już zapamiętacie, że z 6 i 7 jest 42, nie musicie się tego dwa razy uczyć. 7 razy 7 49, 7 razy 8 56 i to 7 razy 8 to ja tu podkreślę, bo dobrze wiem, że z tym bardzo często jest problem i mylicie, że to jest 54, a 54 to jest 6 razy 9. Zapamiętać 7 razy 8, 56, wykrzyknik, bo wiem, że z tym jest często problem. 7 razy 9, 63, mnożenie przez 8. 8 razy 1 to jest 8, 8 razy 2, 16, 8 razy 3 to jest 24. I tu jest ta sama uwaga, my już przecież robiliśmy 3 razy 8 przy trójce i zauważcie, że to jest też 24. Te liczby są takie same, bo mnożenie jest przemienne, nie trzeba się tego uczyć dwa razy. Zapamiętujcie tabliczkę mnożenia nie po kolejności mnożenia, tylko po prostu po tym, jakie dwie liczby ze sobą wymnażacie. Czy to jest 3 razy 8, czy to jest 8 razy 3, wychodzi na to samo. 8 razy 4, 32, to również było wcześniej, bo to samo co 4 razy 8. 8 razy 5 to jest 8 razy 10 na 2, czyli 80 na 2, czyli 40. 8 razy 6, 48. 8 razy 7, 56, czyli to znowu ta sama liczba. 7 razy 8 i 8 razy 7, 56. To też do zapamiętania oczywiście. 8 razy 8, 64. 8 razy 9, 72. I 8 razy 10 to 80. Mnożenie przez 9. Jest pewien sposób na mnożenie przez 9, bo tak naprawdę pomnożyć przez 9 to inaczej pomnożyć przez 10 i odjąć jedną z tych liczb, które wymnażamy przez 9. Czyli na przykład jak macie policzyć 9 razy 6, to możecie sobie wyobrazić, że to tak naprawdę byłoby 10 razy 6, ale trzeba odjąć tą jedną szóstkę. Czyli ile to by było? 10 razy 6 to będzie 60 minus 6, 54. Można tak zapamiętać mnożenie przez 9. Czyli na przykład 8 razy 9 to by było 80 minus 8, czyli 72. Może 4 razy 9? 4 razy 9 to inaczej by było 4 razy 10, czyli 40, ale trzeba odjąć jedną czwórkę, czyli 40 minus 4 to będzie 36. No i tak samo, nie wiem, 9 razy 9 to jest 9 razy 10 to by było 90 i od 90 trzeba odjąć jedną dziewiątkę, czyli 90 minus 9 to by było 81. Także taki patent na mnożenie przez 9. No i mnożenie przez 10, chyba nie musimy nic tutaj mówić, po prostu dodajemy 0 do zapisu do naszej liczby. Czyli na przykład 10 razy 8 to po prostu 80. No dobrze, jeżeli już oczywiście w miarę opanowaliście tą tabliczkę mnożenia i widzicie, że rzeczywiście można was wyrywkowo pytać i raczej nie macie z tym problemu. Oczywiście, jeżeli macie problem nadal z tą tabliczką mnożenia, poproście kogoś obok siebie, nie wiem, mogą być to rodzice, może być to brat, może być to kolega lub koleżanka, żeby was w różnych dziwnych sytuacjach zaczęli pytać z tej tabliczki mnożenia. Na przykład, nie wiem, podczas kolacji, jecie sobie kanapkę i nagle 3 razy 7, 21, okej, okay, dobra, no to może, no to zjedzmy sobie dalej, następnego dnia kolejne pytanie. Ale może być sytuacja na egzaminie, że się bardzo zestresujecie i rzeczywiście zaczniecie wątpić w swoją pamięć i w swoje możliwości odnośnie tabliczki mnożenia. Wtedy przydaje się nam pewna sztuczka na liczenie na palcach. Sposób na mnożenie na palcach działa dopiero, gdy mnożymy przez siebie dwie cyfry większe od 5. Także to miejcie na uwadze. No dobrze, to jak ta zasada działa? Jedna ręka ma 5 palców. 5 to jest piątka i to też będzie piątka. Teraz, jeżeli chcemy sobie stworzyć z tej pięści liczbę większą niż 5, czyli to bym na przykład chciał zrobić 7, to ile muszę dodać do piątki? No muszę dodać 2, czyli muszę 2 palce pokazać. 5 to było 5 i dodajemy do tego 2. W sumie mamy 7. Okej, okay, to jest siódemka. Jakby wyglądała na przykład ósemka? Ósemka, no to tu mamy 5 i 3 palce musimy wyjąć. 3 dodać 5 to będzie 8. Załóżmy, że chcemy sobie wymnożyć 7 razy 8. No dobrze, to jest 5, to będzie 7, to będzie 5, to będzie 8. 7 razy 8. I teraz jaka jest zasada? Palce, które są wyprostowane, dodajemy do siebie, czyli mamy 2 dodać 3, to będzie 5 i to jest liczba dziesiątek tej liczby. Natomiast palce, które mamy zgięte, z każdej dłoni wymnażamy przez siebie. Tu mamy 3 palce zgięte, tu mamy 2 palce, czyli 3 razy 2 to jest 6. Tu mamy 5, tu mamy 6, czyli w sumie mamy 56. 7 razy 8 to 56.
Można się upewnić jakby co? No można, nie trzeba mieć kalkulatora nawet. No dobra, no to poćwiczmy jeszcze troszkę. Załóżmy, byśmy chcieli pomnożyć, no nie wiem, 6 razy 7 może? To jest 5, to będzie 6, to jest 5, to będzie 7. 6 razy 7. 1 dodać 2 to będzie 3 i tu mamy 4 palce, tu mamy 3 palce. 4 razy 3 to jest 12. 30 dodać 12 to będzie 42. 6 razy 7 to 42. No dobra, no to może jeszcze sobie trochę poćwiczmy. Załóżmy, no ile byśmy wzięli? No to może 8 razy 9 na przykład. To będzie 5. To będzie 8, to będzie 5, no to będzie 9. Dobrze, 8 razy 9. Tu mamy 3, tu mamy 4, czyli w sumie mamy 7. Tu mamy 2, tu mamy 1, wymnażamy przez siebie 1 razy 2 to 2, czyli mamy 72. Okej, 8 razy 9. Znowu się udało. No to może jeszcze ostatni przykład. Weźmy sobie może, no ile byśmy tu mogli pomnożyć? Załóżmy 7 razy 7. Kwadrat liczby, może też się przydać. Mamy 5, to jest 5, to będzie 7, to jest 5, to będzie 7. 2 i 2 daje 4, tu mamy 3 palce, tu mamy 3 palce, 3 razy 3 to jest 9, czyli 49. Policzone. Póki nie pamiętacie tej tabliczki mnożenia, to oczywiście ta metoda na liczenie na palcach może Wam się przydać, ale nie ukrywajmy, że prędzej czy później naprawdę musicie po prostu na pamięć nauczyć się tej tabliczki mnożenia. Od razu uprzedzam, dla tych, którym się nie chce teraz tego zrobić, będziecie mieli o wiele większe problemy później w liceum. Bo niestety liczenie na palcach może uratować nam sytuację w pewnych momentach, ale na pewno zajmuje więcej czasu, niż by zajmowało zwykłe liczenie tego z głowy. Mam nadzieję, że dla tych, którzy mieli problem z tabliczką mnożenia, troszeczkę ten materiał pomoże. W kolejnym materiale omówimy sobie podstawowe działania w matematyce, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, jak poszczególne składowe w tych wszystkich działaniach się w ogóle nazywają, jak się nazywają wyniki tych działań i w jaki sposób po prostu wykonywać podstawowe obliczenia. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za subskrypcję. Wszelkie lajki również będą mile widziane. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczam, to zapraszam Was na swojego Facebooka. A po co mi ta matma? Linki też będą w opisie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?